Czy już coś wiadomo z kontynuacją lub właśnie z filmem fabularnym? Tyle wiadomo, że nic nie wiadomo. Czyli tak standardowo jak od paru lat. Dokładnie tak. No, ja myślę, że niestety czas nie działa na naszą korzyść i im później zaczniemy go robić, tym będzie gorzej. No bo wiadomo, że Franek Pieczka, któremu życzę jak najlepiej, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Franek, no, ma swoje lata, pani. No, inaczej, wszyscy się starzejemy. Znaczy inaczej, dojrzewamy. Ja może nie będę popularny, ale uważam, że nie powinno się kontynuować. Powinno się odejść w fale, tak jak teraz to się stało. Zrobiliśmy 10 sezonów, wszystko było w punkt. Się okazało, że zagospodarowaliśmy jakąś taką lukę w serialach telewizyjnych, która się okazała bardzo silna i do tej pory mamy wielu fanów, ale do tej pory wszyscy to oglądają. Uważam, że trzeba odejść w chwale i nie wracać. Uważam, że wracanie do tej samej rzeki po wielu latach jest szkodliwe. Poza tym życie wykazało, że niejednokrotnie, kiedy się wracało po paru latach do jakiegoś projektu, on okazał się niedobry i pozostawiał niesmak. Wielu ludzi odeszło, łącznie z aktorami ze scenarzystą. Uważam, że nie trzeba tego ruszać. Co pan myśli o pomyśle kontynuacji Rancha? Bo tutaj rozmawiałam z aktorami i powiem szczerze, że zdania są podzielone. Naprawdę? Ale kto uważa, że nie? No był jeden aktor, który uważa, że lepiej czasami ze sceny zejść niepokonanym. No to on najwyżej może odmówić. Ja jestem przekupny, jak będą robili, to się zgodzę. Nawet nie będę stawiał wygórowanych warunków. Ja byłbym bardzo za.